Prognozy potwierdzają się. Majówka zapowiada się pod znakiem niestabilnej i zmiennej pogody. Marzena Kawa, dzień dobry. Najtrudniejsza pogodowo sytuacja zapowiada się w niedzielę. Początek majówki, czyli jutro, to pogoda z chmurami, ale także ze słońcem. W nocy więcej chmur na południu kraju, aż po Dolny Śląsk. Poza tym sporo przejaśnień, a najwięcej na północy kraju. W drugiej części nocy na Dolnym Śląsku i w górach będą pojawiały się opady deszczu, a temperatura ta najniższa będzie na krańcach północnych. Tam tylko 1-2 stopnie i pojawią się przygruntowe przymrozki. Cieplej będzie na południu kraju do 6, nawet 7 stopni. A jutro przed południem na północy Pomazowsze i Lubelszczyzny więcej przejaśnień i częściej wyjrzy słońce. Poza tym w wielu miejscach popada deszcz. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny aż po Wielkopolskę i po ziemię lubuską. Także w Bieszczadach można się spodziewać przelotnego deszczu. Około godziny 10 na termometrach od 8 do 11 stopni. Po południu wszędzie sporo chmur, ale chwilami pokaże się także słońce. Na Podkarpaciu po roztocze będą to opady przelotne. W Bieszczadach możliwa także burza. I od 9 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 14 stopni, 13 w centrum i na Lubelszczyźnie. Niedziela przyniesie załamanie pogody. W wielu regionach będzie pochmurno i deszczowo. Podczas wielogodzinnych opadów może spaść do nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy, a na termometrach od 7 stopni we Wrocławiu do 16 w Rzeszowie. Ostatni dzień majówki będzie pochmurny, tylko miejscami pojawią się przejaśnienia. Nadal będzie mocno padać, ale przede wszystkim na wschodzie. W górach prognozowane są opady śniegu, a na termometrach od 9 do 12 stopni. Słońce i cieplejsze powietrze mają wrócić we wtorek. Do zobaczenia.